Cześć, nazywam się Piotr Budzki i od ponad 17 lat pomagam ludziom kształtować i szlifować różne kompetencje. Bazuję przy tym zawsze na psychologii poznawczej, neuropsychologii, naukach społecznych i na doświadczeniu, bo sprawdzam teorię w praktyce, pracując z firmami w Austrii, Australii, Azerbejdżanie, Armenii, Słowenii, Mołdawii i oczywiście w Polsce. Ciągle się uczę, żeby robić to lepiej. Wspólnie z Gratką przygotowaliśmy dla Ciebie cykl 3 filmów. Porozmawiamy o komunikacji, motywacji i świadomym zarządzaniu czasem. Ale zacznę od tego, że czasami denerwuję się, kiedy jeżdżę samochodem. Nie dlatego, żeby inni kierowcy mi przeszkadzali, absolutnie. Bardziej dlatego, że irytuje mnie to, co słyszę w radio. Reklamy, w których cały czas proponują nam drogę na skróty. Jakiś męski strony głos mówi mi, że jest zmęczony, zestresowany, że zła dieta spowodowała u niego totalne zakwaszenie w organizmie i wszystko się zmieniło, kiedy wziął tabletkę. Albo inny, bardzo przyjemny, damski głos mówi, żeby się nie denerwować, nie stresować i wziąć tabletkę. Dobra, nie zrozumcie mnie źle, nie mam nic przeciwko farmakoterapii i czasami takie sposoby też są dobre. Ale u sedna tych reklam leży założenie, żeby zamiast zajmować się tym, co zdiagnozowaliśmy u siebie, likwidować tylko skutki. I podobnie jest z motywacją. Nauka wie wiele na temat tego, jak działa ludzki mózg. Wie też, że bardzo atrakcyjne jest dla niego właśnie szukanie drogi na skróty. Dlatego warto zadać sobie kilka ważnych pytań i pamiętać, że mózg to bardzo przebiegły organ. Siedzą w nim tak naprawdę 3 osoby. Pierwsza to ta, która zajmuje się naszym oddychaniem, utrzymywaniem ciepłoty ciała i wszystkimi tymi funkcjami, na które na całe szczęście my nie mamy wpływu. Zostawmy więc tę osobę w spokoju. Druga osoba to mózg ssaczy. Jest dosyć stary, ale bardzo dziecinny, bo cały czas dąży za natychmiastową nagrodą. Cały czas szuka drogi na skróty. Ewolucyjnie to bardzo pożądane, ale gdybyście nie zauważyli, to wyewoluowaliśmy już do bardzo zaawansowanych form cywilizacyjnych i dlatego ten ssaczy mózg, który cały czas goni za nagrodą i przyjemnością, może nam czasem przeszkadzać. Na końcu trzecia osoba. Kora przedczołowa. Młoda, piękna, inteligentna, potrafi świetnie planować, świetnie motywować i wie, co jest dla nas lepsze w przyszłości, bo jako jedyna część naszego mózgu potrafi sobie tę przyszłość wyobrazić. Mózg ssaczy, jej starszy brat, nie za bardzo wie, jaki wpływ ma to, co robi tu i teraz na przyszłość. I stąd ten konflikt. O tym konflikcie niech dobrze świadczy przykład. Wczoraj wieczorem, kiedy kładłem się spać, byłem absolutnie przekonany, że dobrze zaplanuję i wykorzystam poranek. Moja kora przedczołowa widziała, jak rano wstaję, przygotowuję się świetnie do nagrania, zdążam z wszystkim na czas, ba, może jeszcze przedtem robię szybki trening. Ale kiedy przyszła pora wstawać, odezwał się mój ssaczy mózg, który absolutnie nie miał pojęcia o tych planach i zaczął krzyczeć: leż, nie ruszaj się, oszczędzaj energii. I ten konflikt ilustruje to, co dzieje się w naszym mózgu, w Twoim, w moim, w każdym innym, bardzo często. Konflikt pomiędzy tymi starszymi strukturami mózgu, które chcą natychmiastowej nagrody, wysokokalorycznych posiłków, odpoczynku, drzemki, spania, a tym, do czego pcha nas przedczołowa kora, która chce dla nas jak najlepiej, ale w przyszłości. Mózg często goni za nagrodą. Bardzo często myśli się, że tą nagrodą powinny być pieniądze. I w Twojej branży, jak i w mojej branży, wiele osób pewnie zapytanych, dlaczego robi to, co robi, odpowie dlatego, że ma za to odpowiednią gratyfikację finansową. I dobrze, gratyfikacja finansowa powinna być, ale jak pokazuje nauka, nie jest wcale najlepszym motywatorem. No dobra, nie zrozumcie mnie źle. Nie namawiam Was ani do pracy pro bono, ani tym bardziej do niepłacenia
swojemu zespołowi. Ale namawiam Was do tego, żeby poza gratyfikacją finansową, która powinna być takim dobrym celem intencjonalnym, dodać do tego coś jeszcze, czyli gratyfikację, nagrodę związaną z sensem i celowością tego, co robimy. Sens i celowość bardzo trudno czasami znaleźć, kiedy jest się non-stop w bieżących zajęciach. Dlatego od czasu do czasu warto zadać sobie pytanie i spojrzeć na motywację z innej strony. Zadać sobie pytanie, dlaczego robię to, co robię i poza udzieloną odpowiedzią dla pieniędzy, zastanowić się jeszcze, jaki jest głębszy sens naszego działania. Tak, żeby lepiej się motywować. Naukowcy tacy jak Michał Csikszentmihalyi czy Seligman odkryli, że ludzie, którzy znają sens i celowość swojej pracy, znacznie lepiej motywują się do działania. Znacznie lepiej wykorzystują zasoby kory przedczołowej, nawet wtedy, kiedy ten ssaczy mózg pcha ich do tego, żeby raczej się nie przepracowywać. Wyjaśnię to na podstawie krótkiego eksperymentu. Jakiś czas temu, a konkretnie w 1953 roku, przeprowadzono po raz pierwszy eksperyment, który nazywa się tak zwanym eksperymentem świecy. W tym badaniu uczestnicy mieli do wykonania bardzo proste zadanie. Mieli do dyspozycji świecę, stół przysunięty do ściany, którego nie mogli odsunąć, pudełko z pineskami i zapałki. Mieli zapalić świecę i przyczepić ją do ściany tak, aby wosk z przyczepionej świecy nie skapywał na stół. Mieli ją przyczepić nad stołem. Wiele osób zabierało się do tego zadania, wiele osób próbowało je wykonać. Część osiągnęła sukces. Po jakimś czasie okazało się, że trzeba na to badanie spojrzeć jednak z innej strony. Naukowcy tym razem chcieli sprawdzić, co lepiej będzie motywowało do wykonania prawidłowego tego zadania. Czy pieniądze, czy sens wykonywanej pracy. Dlatego eksperyment powtórzono, ale tym razem podzielono badanych na dwie grupy. W jednej grupie powiedziano, że te osoby, które jako pierwsze wykonają to zadanie, dostaną nagrodę finansową. Pierwsza osoba miała dostać $25, co wziąwszy pod uwagę inflację, było całkiem niezłą kwotą jak na lata 50. Drugiej grupie badanych powiedziano z kolei, że potrzebują ich po to, żeby na podstawie ich wyników ustalić średni czas potrzebny do wykonania tego zadania. I co się okazało? Okazało się, że grupa motywowana pieniędzmi wykonała to zadanie 3,5 raza wolniej. Badanie więc powtórzono. Co więcej, powtórzono je do dzisiaj ponad 500 razy. Replikowane badania pokazują za każdym razem, że ludzie, którzy motywowani są pieniędzmi, nie wykonują tego zadania szybciej. Koniec końców oczywiście dochodzą do rozwiązania, ale nie wykonują go szybciej. I znowu, nie zrozumcie mnie źle, to, że tamta grupa motywowana sensem robiła je szybciej, nie oznacza, że można tylko sensem żyć, motywować i pracować. Ale jeśli weźmie się pod uwagę dwie te motywacje, to zawsze oprócz motywacji finansowej warto dodać sobie motywację związaną z zaangażowaniem i sensem wykonywanej pracy. Innymi słowy, o motywacji warto myśleć inaczej. Do tej pory bardzo często o motywacji myślimy w kategoriach motywacji zewnętrznej. Kija albo marchewki. Kij, czyli kara, marchewka, czyli nagroda. Ale do tych czynników zewnętrznych warto dodać motywację wewnętrzną. Wewnętrzną, która bazuje na odpowiedzi na pytanie, dlaczego robię to, co robię. Dlaczego robię to, co robię i po co wykonuję dane czynności? Czy one mają sens? Czy one sprawiają, że przybliżam się do osiągniętego celu? Warto przy tym sensie dbać też o kompetencje, czyli zasoby. Czyli znaleźć te kompetencje, które są w nas najsilniejsze i szlifować je codziennie. Dla każdego ten talent może być czymś innym. Są umysły wysoce analityczne i one powinny kształtować jeszcze lepiej swoją analityczną postawę. Są umysły, które świetnie znajdują się w świecie, w którym ważne są relacje, czyli na przykład sprzedawcy. Powinni jeszcze lepiej
szlifować kompetencje sprzedaży. To ważne. Żeby jednak odkryć swoje kompetencje, warto wykonać przede wszystkim kilka psychometrycznych testów. Jeden z nich znajdziesz pod linkiem viacharacter.org. Tam znajdziesz test, który można wykonać bezpłatnie w języku polskim. Jest to wystandaryzowany, psychometryczny test, który może wykonać każdy. Uprzedzam, zajmie ci to kilka minut, ale wyniki będą dla ciebie bardzo ważne. Dowiesz się, jakie są twoje mocne strony i nad czym najlepiej pracować, a wtedy osiągniesz produktywność. Bo produktywność to kompetencje i świadomie poświęcony czas, który potrzebny jest do osiągnięcia celu. Nastaw się jednak na kilka ważnych pytań. Pierwsze, dlaczego robię to, co robię? Drugie, jak robię to, co robię? Czyli jakich kompetencji używam? Jakie są moje wyróżniki? Co sprawia, że sposób, w jaki ja wykonuję dane działania, wyróżnia mnie od innych? No i na koniec najprostsze pytanie, co ja w ogóle robię? Ale warto zadać sobie te pytania właśnie w tej kolejności, dlaczego, jak i co, a nie na odwrót. Większość osób, kiedy spytamy je, co robią, powiedzą, co robią. Jak to robią, mogą mieć już wątpliwości, ale dlaczego robią to, co robią? Niewiele osób potrafi dobrze odpowiedzieć na to pytanie. Zastanów się też, co wybierasz. Co wybierasz na co dzień? Czy łatwiejszą drogę na skróty, czy to, co może przynieść lepsze efekty? Opowiem ci to na przykładzie, który często spotykam. Kiedy wchodzę do galerii handlowej albo jestem na lotnisku, bardzo często widzę przed sobą dwa rzędy schodów. Jedne ruchome, drugie zwykłe. Mój ssaczy mózg, pamiętasz ten, o którym mówiłem, ciągnie mnie do tego, żeby jednak wsiąść na schody ruchome. W końcu będzie prościej, łatwiej i nie zużyje energii. Ale kora przedczołowa przypomina mi, wejdź po schodach zwykłych, tych tradycyjnych. Bo chociaż teraz w tej chwili to może wydawać się mniej przyjemne, to długofalowo da lepszy efekt. Krótkofalowo, długofalowo. Nie chodzi tylko o schody. Chodzi o całe życie. Czy wybierasz to, co jest teraz łatwiejsze, prostsze, krótkofalowo, czy może wkładasz więcej wysiłku w to, co będzie ważniejsze długofalowo? Czy ulegasz tak zwanym demonom prokrastynacji i odkładasz w nieskończoność to, co powinno być zrobione teraz, na rzecz tego, co jest przyjemniejsze? Czy może potrafisz w jakiś sposób zmusić się do tego, żeby wykonać to, co trudniejsze? Na demony prokrastynacji mam dla ciebie jedno bardzo ważne ćwiczenie. Za każdym razem, kiedy kusi cię, żeby nieco odłożyć to, co powinno być zrobione i powiedzmy na przykład mówisz sobie jeszcze tylko 15 minut poleżę, albo jeszcze tylko przez 15 minut posiedzę sobie na Facebooku, albo jeszcze tylko przez 15 minut pooglądam ten odcinek serialu, a potem zabiorę się za to, co ma być zrobione, czyli na przykład raport, pranie, albo to, co jest mniej przyjemne, ale jednak konieczne, to postaraj się zamienić kolejność. Zrób to ćwiczenie w ten sposób. Powiedz sobie, jeszcze tylko 15 minut tego raportu, albo jeszcze tylko przez 15 minut poodpowiadam na maile, a potem obejrzę serial albo wejdę na Facebooka. To odwrócenie kolejności sprawia, że zaczynamy zabierać się za coś, czego nie chcieliśmy w pierwszej kolejności robić, a co było konieczne i co długofalowo bardziej nam się przyda. Co ciekawe, kiedy już zabieramy się za tą czynność, to bardzo często i tak ją skończymy. To takie odwracanie kolejności tego, co chcielibyśmy zrobić versus to, co powinniśmy zrobić. Innymi słowy, warto dążyć do sytuacji, w której nie mamy łatwych wyborów i przez to trudnego życia, tylko dążyć do sytuacji, kiedy potrafimy podejmować trudne wybory i przez to mieć łatwiejsze, lepsze życie. Pamiętaj, za każdym razem, kiedy krzyczy twój ssaczy mózg, leż, poleż, to zastanów się, co na to odpowiedziałaby twoja kora przedczołowa i pamiętaj, żeby dbać o nią i słuchać jej, bo jest mądrzejsza niż ten starszy mózg ssaczy. Dziękuję ci za ten czas spędzony ze mną. Zachęcam do oglądania pozostałych odcinków. Inni przygotowali mnóstwo ciekawej informacji, którą na pewno wykorzystasz w swojej pracy. Do zobaczenia!